promocji Urzędu Marszałkowskiego oraz pana Piotra Kandybę, radnego sejmiku województwa mazowieckiego. Bardzo dziękujemy, że państwo zechcieli przyjąć to zaproszenie, bo chcielibyśmy państwu gorąco podziękować za wspieranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi, za to, że państwo w zasadzie co roku patrzą bardzo, bardzo łaskawie na potrzeby naszych strażaków i dzięki w dużej mierze państwa życzliwości i budżetowi województwa mazowieckiego ta strażnica, ci druhowie są dobrze wyposażeni do pracy. Świadczy o tym chociażby dzisiejszy zestaw tych przekazywanych elementów, prawda? Bo tutaj są bardzo różne elementy od takiego no, najpotrzebniejszego sprzętu, bardzo dużego, po sprzęt bardzo drobny, ale prawda również potrzebny. Bo mamy tutaj i nowe mundury, ponieważ stare już druhowie znosili i już żadna pralka ich nie uciągnie. Mamy sprzęt w nożyce, tak? Tak, nożyce, rozpieraki. Nożyce, rozpieraki, które poszerzą ten asortyment, który... Panie Prezesie, ponieważ dzisiaj mam zaszczyt reprezentować marszałka województwa mazowieckiego Adama Stuzika, który nie mógł z państwem tutaj dzisiaj być, ale skierował list. Ja pozwolę sobie ten list przeczytać. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość przekazania sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi. Być strażakiem to niezwykłe wyzwanie i ogromny zaszczyt. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują bez względu na własne bezpieczeństwo. To działania wpisane w codzienną strażacką służbę. Rozwój i postęp techniczny przynosi nowe zagrożenia, katastrofy komunikacyjne lub ekologiczne. Aby tym zjawiskom przeciwdziałać, a gdy występują, skutecznie im sprostać, potrzebne jest ogromne doświadczenie, wiedza i odwaga. Samorząd Województwa Mazowieckiego już od 15 lat wspiera jednostki OSP z naszego regionu w wypełnianiu ich trudnej i niezwykle odpowiedzialnej misji. Finansuje lub współfinansuje m.in. zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu ratowniczego oraz przekazuje w ramach promocji bezpieczeństwa drobny sprzęt przeciwpożarowy i odzież ochronną dla strażaków ochotników. Z dumą mogę powiedzieć, że od 2006 roku do 2020 przeznaczyliśmy na te cele z budżetu naszego województwa w różnej formie niemal 119 milionów złotych. W tym roku pomoc w ramach dotacji celowych wyniesie blisko 22 miliony i 2 miliony 400 tysięcy na kupno wyposażenia oraz środków ochrony osobistej dla członków OSP. Cieszę się, że mogliśmy wspomóc także bardzo zasłużoną dla naszego regionu jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi, dofinansowując zakup sprzętu. Podniesie on zdecydowanie poziom bezpieczeństwa tutejszych strażaków ochotników podczas ryzykownych akcji. Serdecznie dziękuję wszystkim tutejszym druhom i druhnom za trud, zaangażowanie oraz sprawne prowadzenie interwencji. Każdy dzień stawia przed wami coraz bardziej odpowiedzialne zadania i motywuje do podejmowania kolejnych wyzwań. Są państwo wzorem do naśladowania dla wszystkich. Życzę niegasnącej satysfakcji z realizowanych zadań, wielu sukcesów w służbie drugiemu człowiekowi oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Ze strażackim pozdrowieniem, Adam Stróż. Bardzo dziękuję, że rzeczywiście konsekwencja, którą województwo ma ogromna. Do młodzieży. Tak jest, do młodego pokolenia. Tak jest. Będzie oglądać i dobrze.